aparatem do środka. To musi być tak zabezpieczone, żeby naprawdę nikt nie mógł chodzić. Chłopaki, proszę tu nikogo nie wpuszczać. Państwo, proszę troszeczkę do tego, co tam chodzi jeszcze. Musimy zachować bezpieczeństwo, bo psy są, to psy obronne, także nie żartujmy. Wszystko musi być tak, odpowiednio zabezpieczone, żeby było wszystko dobrze. O, najlepiej już w takim, jak macie Państwo, to bardzo bym prosił. A z drugiej strony dostaniemy takie coś? Państwo, którzy siedzicie tutaj na pufkach, kanapach, bardzo proszę Państwa, szczególnie dzieci, żeby żadne dziecko nie wstawało, nie biegało, ani nie wymachywało rękoma, bo naprawdę, tak jak mówię, są to psy obronne i no niepotrzebny jest kłopot, tak? Dobra, mniej więcej mamy trochę placu. Postaramy się Państwu coś pokazać. Na początek przedstawię może wszystkich wraz ze swoimi psami. Jako pierwszy jest Pan Paweł Zachariasz z psem o imieniu Pedro. Pan Paweł jest z Lwiąża. Jako drugi jest Pan Zbigniew Malik z psem Exonem. Pan Zbyszek jest z Gromca. Jest Exon, jest po Gorobie, tylko doszedł do siebie. Jak Państwo widzicie, jeszcze jest troszeczkę chudziutki, ale nabiera masy, także wszystko jest ok. Cieszymy się, że Pan Zbyszek do nas dołączył. Jako drugi jest Pan Norbert Falki z Szanowa, z Suczką Nika. I jako ostatni Pan Janusz Świk, mieszkaniec tutaj Jaworzna, z psem Exonem. Pies Exon jest psem naprawdę z bardzo olbrzymim temperamentem. Nie lada, ciężko go okiełznać, Pan Janusz nad nim panuje. Ale naprawdę jest to pies z takim charakterem, że ciężki. Z pewnością nadamy się do służby, do policji, czy do straży miejskiej. Zresztą zobaczycie Państwo. Dobra, zaczynamy krótkie posłuszeństwo. Na początek pokażemy Państwu chodzenie psa przy lewej nodze na smyczy. Czyli pies idzie na luźnej smyczy. Właściciel wydaje komendę równej noga. Pies się nie wyrywa, nie szarpie, idzie swobodnie. Komenda w ruch noga, pies samoczynnie obchodzi. Teraz panowie zrobią kółeczko, tylko prosimy troszeczkę się rozciągnąć. Mamy troszeczkę miejsca. Znowu padła komenda mróz noga, psy samoczynnie obracają do lewej nogi. Pada komenda twardo do siadu, pies bezwzględnie siada, właściciele nagradzają. Komenda zostań. Następna komenda to jest komenda waruj. Jak Państwo widzą, psy reagują niektóre na gesty. Komenda do siadu, bardzo ładnie. Każdy pies wykonał komendę. Komenda zostań. Właściciele teraz zrobią krótki przemarsz u kupców. Muszę Państwu wiedzieć, że praca z psem w takiego typu warunkach jak dzisiaj, czyli w pomieszczeniu na płytkach, gdzie jest ślisko, to jest na pewno dla każdego psa nowość. Także te psy nie są w pełni przygotowane do tego, ale postaramy się pokazać tak, jak to umiemy i tak, jak to psy umiemy. Komenda do siadu. Wszystkie wykonują siad. Teraz pokażemy przemarsz z psem bez smyczy. Każdy po kolei. Proszę zobaczyć, pies przyklejony do lewej nogi. Na komendę wróć, noga wrócił, usiadł. Brawo.
Tak są też już ładne. Szybka też usiadła, super. I nasz eksport. Eksport też zapraszam do kolejki. Komenda do barowania. Wszyscy barują. Komenda zostaje. Przywracają do lewej nogi. Teraz panowie postarają się pokazać komendy na gesty. Dwa psy do darowania, dwa psy rumienią. Komenda zostać, jest zostaje, wychodzi przed co. Znaki do barowania. I komenda z dekies. Brawo. Komenda do siadu. Komenda stół. I przywołanie do lewego. Teraz uchwalanie psa. Brawa jeszcze raz dla panów. Teraz, drodzy państwo, mamy tu taką przeszkodę ręcznie robioną przez nas. Bardzo proszę strażaków, żeby pomogli ją wnieść. Ona leży tam w rogu. To palety. Użycie nasz polowy rekwizy. Chcę, że każdy pochwali się, jak ktoś wykonuje przeszkodę. Po kolei zróbmy. Komenda do siadu. Jest trochę ślisko, także musimy uważać. Jest w przeszkodzie. Komenda do siadu. Zostań. Zostań. Przeszkoda. Bardzo. Brawa. Następny pies. Pies Exo też z radością przeskoczył, bardzo ładnie. Brawo dla pana Gdyszka. Pan Norby też próbuje. No tak jak bardzo mówiłem, niestety są płytki, te pierwsze śliska, ale proszę pana, super. Jeszcze raz. Bardzo, tak jest. Ale na końcu ma Hexon. Jest tak, z bardzo mocnym charakterem. Tak jest, proszę do waszej Hexon. Analiz musi bardzo twarde komendy do tego psa wydawać. Zostań! Zostań! Zostań!
Panie, brawo. Teraz proszę tych strażaków, żeby ktoś mi pomógł wynieść tę przeszkodę. Teraz tak, pokażemy wyszukiwanie. Który zostawię mniej? Piłeczki przez Exona. Pan Janusz na zasadzie aportu, czyli piłeczki, będzie Exonowi chował w którejś z tych sprytek piłkę. Zadaniem Exona będzie na zasadzie węchu znalezienie piłeczki. Pierwsze jest zainteresowanie piłeczką. Komenda zostaje, pan Janusz chowa piłkę tak, żeby Exon nie widział, w którym miejscu. Chcę zobaczyć, jak są nawet stara się zobaczyć, bo ja coś tam podpatruję. A Janusz postara się go tak zmienić, żeby nie wiedział, gdzie. Piłeczka schowana. Mam nadzieję, że Państwo widzieli, gdzie pan Janusz schował tą piłeczkę. I też jak są na zasadzie węchu. Spróbuję znaleźć tą piłeczkę. Jest ślisko. Tak jest. Znalazł piłkę, znalazł. Brawo dla psa. A ja już drugie próby może nie będziemy robić, bo tam jest ślisko i... Jest ma ciężko stroczyć pachołek, tak? A bo tak, prosimy teraz słowa do którejś opon. Warta komenda, zostań, ktoś zostaje. No właśnie, nie mówcie, bo mnie słyszy. A o coś Exonowi. O proszę, na pierwszym razem. Brawo! Super. Teraz drodzy Państwo tak. To były elementy posłuszeństwa, natomiast pokażemy teraz Wam wszystkim parę rzeczy z obrony, tylko zrobimy to na tej zasadzie. Mamy trochę bardzo mało placu, także ja bym może każdego, jest ślisko, może każdego po kolei bym z pola po prostu wołał z psem, żeby sobie wszedł, tak? Zrobimy wejście, żeby jeden pies tu był po prostu do obrony, tak? Ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Tylko panowie strażacy muszą się troszkę przesunąć. No. Musimy mieć troszeczkę miejsca. Ja potrzebuję 2 minuty. Muszę sobie tylko założyć spodnie ochronne. Ty to już wyniesiesz?